Nie wiadomo, który w ogóle jedzie. Okej, podanie do drugiego i strzał! Taki trybik. Dobra, robimy slowa. Nie, no to za kiko. I za dwa! Wydaje mi się, że ktoś tak robił już kiedyś. Nie wiem. On jest! Blokowałem sam sobie! RL Exchange. Szeroki wybór przedmiotów do Rocket League oraz wiele metod płatności, w tym Blik oraz PaySafe Card. Z kodem EDEK 3% zniżki. Link w opisie. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj z nami jest Adi. Hejka, to ja. I dzisiaj odcinek chyba z jednego z moich głupszych, ale chyba też śmieszniejszych pomysłów, ponieważ zagramy sobie 1v1 z Adim, ale na dwa auta, bo będziemy grali na split screenie. Dokładnie tak. Dobra, wejdźmy do meczu, bo to może być chaotyczne. No i ogólnie to tak. Teraz jest tylko rozgrzewkowy, tak jakby, żeby wam pokazać, jak to będzie działało. Ogólnie mamy po dwa autka i gramy na split screenie i te auta kontrolujemy identycznie. No zobaczcie, synchroniczne ruchy. Po prostu, no nie wiem, mam nadzieję, że nie będzie to zbyt dziwne do oglądania. I teraz zasady odcinka. Po pierwsze, nie można używać żadnej klawiatury czy czegoś, żeby auta nam się tak jakby zdesynchronizowały. Jak ja ci zniszczyłem, jak ja nawet boostem nie klikałem. Nie mam pojęcia, ja w ogóle gazu nie ściskałem. Nie mam pojęcia, dobra, mniejsza. No i nasze autka robią dokładnie to samo i zagramy chyba 3 albo 4 mecze. No i teraz tak, pierwszy mecz to będzie zwykłe 2-2, to znaczy 1v1, 2-2, nie wiem jak to nazywać, ale po prostu, że liczą się bramki. Drugi mecz będzie taka modyfikacja, że bramka się liczy za 1 punkt i asysta się też liczy za 1 punkt, żeby tak jakby sforsować bardziej drużynę na wygranie, żeby nie było tak, że się skupiamy na jednym ekranie tylko. I trzeci mecz to będzie tak, że się liczą tylko asysty, żeby trzeba było spróbować strzelić teamplaya grając, no sterując tak naprawdę dwoma autkami. No i czwarty mecz to jeszcze mnie kusi zrobić Rumble, ale to nie wiem jeszcze na jakich zasadach i jak to będzie wyglądało. Dobra, mam nadzieję, że nie jest to turbo dziwne do oglądania. My tutaj resetujemy meczyk. No i dobra, pierwszy meczyk to tak jak powiedziałem zwykłe 1v1, to znaczy 2-2, nie wiem jak to nazywać cały czas. Ale ogólnie to też jestem po formacie kampu i mam nadzieję, że nic się nie zepsuło, ponieważ musiałem na nowo ustawić. Dobra, teraz lewy monitor. Nie mam pojęcia jak to potem zmontowane musi być, żeby było gitowa, ale wygrywały 1-0 już. Też tutaj mogą być turbo śmieszne fejki. Generalnie, no nie wiem, to wygląda na idiotyczny pomysł, ale mi się jakoś z jakiegoś powodu mega podoba. I też kolejna sprawa jest taka, że nie przystosowaliśmy na przykład ustawień pod to, żeby nam się lepiej grało. Czyli na przykład jakiejś szerszej kamery nie próbowaliśmy dawać, czy tam dalszej. Bo teoretycznie tutaj jest węższy ekran przez to, że jest podzielony na dwa, ale gramy na zwykłych ustawieniach. Czemu ty Grand Pincha nam nie ładujesz? Dlaczego nie? I też dźwięk z gry jest strasznie dziwny, bo nie słyszysz, co jest lewo-prawo, bo masz tak jakby na jednych słuchawkach dwa dźwięki z gier. I te team play z lewej do prawej. Mam pomysł wyśmienity. Jaki? No dobra, nie można zmieniać, bo myślałem, żeby na, po prostu na jednym koncie wyciszyć grę. Tak jakby, żebyś słyszał tylko z jednego, tak jakby z maina. Nie wiem, czy tak się da. No też nie wiem, mniejsza. Oła! No nie wierzę, że się wywaliłem. Ale nie lacy. No, nie powiedziałbym, że nie lacy, ale dobra, lecimy, nie śpimy. Na tym ekranie się ciężko czasami takie tacze robi. No, chciałem precyzyjnie zrobić, ale nie pykło. Okej, okay. Dobra. Teraz spróbuję obronić tym kątkiem i tym drugim strzelić może. No nie wierzę. Jest, ale dobra, nie zbampowałeś, tak. Bo bym obronił. Idealnie, no wykorzystałem to, że mam dwa konta. Ogólnie dajcie znać, czy lubicie tego typu odcinki. O, zobaczcie na to. Fake. Do którym kątem polecę? Tym polecę nagle. I myślałem, czy cię bopnąć drugim kątem. Ej, to by było tak dobre przecież, ale za późno na to wpadłem. Bo ty się skupiłeś na tym moim kącie, co jadę z piłką, a drugi był zaraz obok ciebie, żeby cię bumpnąć. Ja go stanie nie wiem, tak generalnie. Ale to by było dobre przecież, za późno ogarnąłem. Ogólnie mam straszny zacież podczas grania, tego chyba słychać po głosie. I tak jak mówię, dajcie znać, co sądzicie o tego typu odcinkach i w przyszłości ewentualnie, co by można było jeszcze, o ty dziadzie, zmienić. Co, nie spodziewałeś się? No, nie, totalnie ci nie było widać ani słychać przez to, że jest wąski ekran i średnio słychać na dwa kąta. Ale dajcie znać, jeżeli macie jakiś pomysł na coś tego typu i jak w przyszłości rozwiązać, jakbyśmy jeszcze grali na split screen, jakbyście chcieli coś takiego w przyszłości. Dobra, tylko problem jest taki, że na przykład boost się zużywa w jednym i drugim jednocześnie i nie chcieliśmy tego zmieniać. Nie, no to jest strasznie ciężkie to, żeby zrobić taki touch na tym takim wąskim ekraniku. Dziwnie tak patrzę, jak się jest autko po lewej, po prawej, a nie na środku. Ej, w ogóle dajcie znać widzowie? O nie, pomyliłem się. Patrzyłem na dwa ekrany jednocześnie jakimś cudem. Raz korygowałem do jednego, raz do drugiego. Ale dajcie znać, czy graliście kiedyś w ogóle w Rocketa na split screenie, czy nie mieliście okazji. Nie mówię, że w taki sposób jak teraz, tylko taki podstawowy może. Okej. Okay. Nie, no, nie to wiem jednak. Ale dobry moje jesteś. Moje teamplaye. Już świecisz na kolejne rundy. No tak. Dobra, czekajcie, ja się muszę skupić tutaj na tryhardzie. Spróbuję, tutaj full focus robię.
No, widzę właśnie. No ale śmieszne to jest, że drugi... Zawsze ten, co przejmujesz jako drugie konto, to bez boost jest praktycznie. Dobra, przełączmy się. No tego śmieszne jest to, że wy nie wiecie, który, na który ekran ja patrzę. Myślę, że ty to jakoś zmontuj. Musisz to zmontować, żeby było widać jednego naraz. Nie no, poczekaj. Bumpik? Jest! O nie! Jest, udało się, dobra. Ale to jest turbo śmieszne perspektywa dwóch tych. Chyba, że tak jeden ekran się da na środek, wiesz. I tak jakby... I follow, o tak, i follow. O! O, prawie. Nie widzę twojego gościka. Był za tobą właśnie, nie wiedziałem czego użyć. Okej. Okay. Na przykład teraz. A! Aj! Jest! A! O, ale not. Nie widzę cię. Wypadł mi stąd. Nie wiadomo, który w ogóle jedzie. Okej, okay, podanie do drugiego i strzał! Proszę! Proszę, jakie to by było dobre. Ej, to jest turbo śmieszne przecież. To, że nie wiadomo nawet z perspektywy widza, który steruje, tak jakby. Okej, okay, podanie na środek. Zapomniałem, że nie ma teammate'a na środku, bo ja jestem swoim teammate'em. Musisz za dwóch grać. Ej, serio, zapomniałem totalnie, że przecież niekoniecznie ktoś się wystawia na środku. Przez to, że graliśmy Ranked'a przed chwilą praktycznie. A, okay. Nie trafiłem, kurde. Dobra, ładujemy bramę za sekundę. Albo nie, nie, proszę, nie. Dobra. Nie rób tego. O, jest! Dobra. Kurde, ogóle... czaj. Nie wiem, który chciałeś sterować, bo jeden był obok mnie, a drugi w bramce. Właśnie sam nie wiedziałem, to jeździłem lewo-prawo. Nie mogę, no. Nie wiedziałem, czy dam radę z tym drugim. Okej. Okay. Dobra. Mam 10 sekund na dwie bramki, także pierwszy meczek chyba w plecy, ale to wiecie, widzę. O, a może jest. Jeszcze? No nie. Akcja. Ale mi się to mega podoba, w sensie no trochę się zagadałem i ci dałem fory, muszę przyznać, ale jest jak jest. A też ci dałem fory, żebyś nie wypowiedział na odcinku. Razem sobie daliśmy fory. No i dobra, drugie spotkanie, czyli liczą się zarówno bramki, jak i asysty. Asysta równa się bramce, czyli można tak jakby strzelić gola za dwa. Jeżeli będzie asysta. Dobra, zrobię może to tak. O my gej. Nie, nienawidzę tego kick-offa. No nie. Z asystą czy bez? Dobra, nie, bez asysty bez. Za jeden tylko. Drugi nie dotknął nawet piłki. Okej, zróbmy tak. Co to był za fake? Jakiś Hiszpan? No, prawie Hiszpan. Okej. Okay. No nie, nie rób tego. Dobra, nie robię. Gdzie jestem drugim? O, tu jestem drugim. Szybko! Okay. Proszę. Proszę, asysta? Będzie asysta, czy nie będzie? Będzie asysta pewnie. Asysta jest za dwa, za dwa! No nie wierzę. Ej, ale dobre to jest przecież. Mój koleś jedzie gdzieś na ścianie i nie widziałem, gdzie jest w ogóle. Nie wierzę, że taka innowacja została wymyślona. Taki trybik. Dobra, robimy slowa. Nie, no to to za i za dwa, za nie, dwa, no. A za dwa, za dwa! Ale big brain! Ej, to było smart, nie powiesz, że nie. Właśnie ciężko robię taki kofy na takim małym ekranie. Fajki podali do drugiego gąstka. Co nie to było? Nie widzę cię znowu. Ale to było śmieszne przecież. Omigy! Ja patrzę do tyłu, gdzie jest drugie konto, myślałem, że mogę followa mieć. O nie! O, jak blisko! Nie mogę! Proszę! Nie, nie dobijaj! Ma będzie asysta! No nie, dobra, bez asysty przynajmniej. No niestety, teraz jest po trochę dwa, za tak daleko naprawdę. Był ten drugi. A nie, ten 4-2 jest, bo ja mam dwa gole z asystą. No jak to? Ja mam dwa gole i dwie asysty, to 4-2 wygrywam teraz. Jak możesz być tak dobry w asystach? Nie wiem. No nie! Jest! Dobra, chciałem jeszcze mój koleś się ustawia niby na środku, a drugi się wywala i tak. Twój koleś, to ty jesteś, Ady, nie możesz narzekać na teammate'a, bo to jesteś ty. Nie, to nie jestem ja. To jest moje alter ego. Oła, bombtołem sam siebie, nie wierzę. Jakbyśmy więc pograli, ciekawie jaki by była strategia, żeby na przykład nie flipować. Tak ciekawe, dużo. Czy na rankedach by na przykład udało się tak wygrać. Jaką rangę na rankedach, no? No. Wydaje mi się, że ktoś tak robił już kiedyś. Nie wiem. On jest! Blokowałem sam sobie! Jak do tego doszło? Totalnie siebie nie widziałem. No nie mogę, że przez to bramę tracę. A ty masz tyle asyst. Ale kurde, sam siebie zdunkowałem i totalnie o tym nie wiedziałem. Co to jest? No nie, te twoje fejki. Idź tą. Nigdy.
O, proszę cię! Nie mogę, co ty robisz? Do drugiego chciałem zagrać. Kurde, no i teraz tracę. No niestety, taki jest los. Przynajmniej bez asysty. Dobra. No taj, ty twoje slowy. Spodziewałeś się. No tak powoli robiłeś kick-off, że się nie dało nie spodziewać. Okej. Dobra. Kurde, nie widziałem cię totalnie, co? Ja się dobrze kamufluję. Myślałem, że tym drugim jesteś. Kamufluję się dobrze, Adrianie. Dunk? Nigdy. Raz na tego. Bang. Dobra. Kurde. Nie, no to ty umysł flipował. Jak jest wynik? Dobra, jest tak. 6 nie mogę na 4. Żadnego. No, Adi, co coś słabo z twoim teamplayem dzisiaj? No bo w słupki bo robię, okej. I cyk. No tak, no. Jeszcze fake. Ej, dobre to jest. Ej, nie powiesz, że to fejkowanie, że jadę jeden, a potem drugi, to jest dobre. No, nie jest dobre, ma okay. I asysta? Jeszcze mnie zbumpował, nie wierzę. I asysta czy bez? Jest, asysta, dobra. Ale jestem dobry w to. To jest RNG, jaki się ustawi ziombr. Nie, no ja właśnie rozplanowuję, nie robię flipów specjalnie. Kurde, no. Nie trafiłem z sety z drugiego. O, rozrotuj, Edku. No nie miał boosta, 12 wystarczyło. O nie, drugi mi tu przyjechał nagle. W ogóle z drugiej kamery próbowałem nim wcelować. Dobra. Tak, jest asysta wreszcie. Masz asystę? Oj, serio, to ile jest teraz? Pierwszy dopiero. 6 do 8. Jeszcze mam szansę w teorii. No masz i to nie mało. Jakbym nie patrzył na dwa ekrany naraz, zastanawiając się, który mam bliżej w trakcie jazdy. No, na przykład. Okej. Okay. Ej, to jest śmieszne, żeby tak się w dobrym momencie przełączać na tego, żeby na przykład tutaj boosta zgarnąć z Afryka. No, nie trafiłem sobie w ogóle. No jest jak jest, Adrianie. Dobra. Teraz o, mu się ustawia na backboardzie, no nie wierzę. Masz, na backboardzie trzymaj. No nie no, jaki jest wynik teraz, poczekaj. Nie wiem, ciężko to się liczy strasznie. 5, 8 do 7. Tylko jedną bramką wygrywam. Kick of goal, kick of goal. Tylko jednym golem wygrywam, co jest? Dobra, teraz tak. Nie wziął setę! Okej. Okay. Jest! Nie! Jest! Ej, dogrywka będzie przez to, że strzeliłem. Czyli będziesz miał szansę wyrównać. Ej, będziesz miał szansę wyrównać, bo dogrywkę władowałem. Nie wierzę, że taka strategia jest faktycznie available na tym gamezie. Ej, tak jak kiedyś w piłce nożnej było, że złoty gol się liczył za dwa, czy coś, i musieli strzelić samobuja, żeby wygrać. I mnie zbumpował, ale by nie było asysty, więc mi się to opłaciło, że nie strzeliłem. Nie, no co jest, masz szansę wyrównać teraz przez to. Ale tylko z asysta musisz strzelić. No to nie mogę strzelać. Nie mogę samobuja strzelić. To wtedy wygram. O, nie, no nie blokuj mi tu. Okej. Okay. A może samobuja serię właduję, żeby ten... Ej, ale bo można by jeszcze zrobić teoretycznie, w sensie nie było tego w zasadach, ale kiedyś... Jakby ktokolwiek chciał to powtórzyć, że za zwycięstwo meczu też jest punkcik, jak to nie idzie w parze. Dobra! Jest bramka, easy. Jeszcze z asystą czy bez? Dobra, bez asysty, ale jest gol ładny. Dobra, ale mi się mega podoba ta seria. No i dobra, mecz numer 3, teraz nie liczą się zupełnie bramki, tylko i wyłącznie asysty. Czyli nie ma co ładować na pustą, jeżeli nie zagrał nasz teammatek, tak jakby. No, wiecie o co chodzi chyba. O, to nie, jaki lag jest w ogóle? Lagi są. Lagi. Nie mogę, że prawie bym stracił. Proszę! Nie wierzę. Tak! Jest, ja to gram do tyłu asysta. I... No nie, jest wszystko winę lagów. Ale dobre. Jak ty to zblokowałeś w ogóle? I teraz tu idealnie stawiony. Nie wierzę. I to on czekał na tę okazję całe życie. Dobra, nie masz co strzelać, wiesz o tym. Okej. Okay. O nie! A nie, nie wierzę, że po asyście strzeliłeś też. Ale dobrze, w to jesteśmy już powoli. Dobra. I cyk, jednak ten jedzie. O, tak. O nie, no nie wierzę, że się spodziewałeś. Nie, no zabrałeś setę znowu, nie wierzę. Dobra, i teraz ten spikuje? Albo do środka po prostu? Albo przebije tak? Nie, no kurde. To mi nic co nie ci da? Nic nie dało. Chyba, że teraz ci da. Nie, zepsułem totalnie! Nie wierzę, że tam nie trafiłem tak, ale ciężko się w ogóle gra z tej wąskiej kamerki.
Okej. Okay. Kurde, chciałem mu poddać, ale... Dobra. Ciężko jest. Udaję do tego. Ten... No, to nawet nie było. Kurde. No. Ale pięknie. Jest ten za samolubność, ma powinno być karek, strzelisz bez asysty to minus jeden. Nie, bo to samo boje by strzelało wtedy, żeby drabiać. Dobra. Strzelaj samobój, daje minus jeden. No nie, no to tak nie działa akurat teraz. Powinien dodać taką zasadę i od razu samobój. Ja już nie dodałem tej zasady. Okej. Okay. O nie, jeden mój nie żyje. Dobra, muszę jakoś zrobić, żeby ten drugi podjechał do mojego pierwszego. No to jest trudne strasznie, nie wiem jak to się robi. To jest RNG. Okay. Tak? No nie, takie dobre podanie było, jest zamierzone. Wiedziałem co być w robie, więc... No to też jest kontra. Jak wiem, że nie musisz strzelić, to jest dość łatwo w sumie. Podanie pod bramkę. A. I teraz ten top redirektuje, ale to by było. Nie, nie daj, nie! Okay. No tak blisko! Nie no. Nie! Nie! Teraz już ale już fejkowałeś! Słabo bratasy. Trochę problematyczne. Mam teraz beznadziejne ustawienia. Opłacałoby mi się pewnie strzelić gola, żeby to zdecydować. O! No nie, czemu on tu był? Kurde, ale sobie hit. Przycięcie! No nie, no też jakbym zrobił lepszego hita, to chyba byłby gol. Nawet. Dobra. Co jest? O-o. O my gych, no tak, jak ja flipnę, to tamten też flipnie. Ej, to wymaga wyższego mózgu, wyższej strategii w ogóle. Jest to jakiś twój, dobra, nie ma. Zaraz będzie. Okej. Okay. Okazja? Ojej, ale to jest ciężkie ogólnie, jak się forsuje strzał. Nawet wiem, że nie będziesz mi bombować, bo musisz już na drugiego się przyłączyć. Nie, no proszę, boost. Okej. Okay. O nie, nie ma remisu, to będzie remis, jak teraz opadnie bez bramki, wiesz o tym. No dobra, to się to kończy remisem, to Ramble rozwiąże. Ramble teraz wszystko rozwiąże. No to czekaj, to ustawienie musimy ustawić, to wychodzimy do freeplaya chyba. A dajemy pod ten sam przycisk Ramble, czy pod inny? Nie, no pod ten sam dajemy. Będzie randomowo, że masz 5 i drugi ci wybije. Dobra, gramy Ramble, mecz ostateczny. Teraz, jak robimy? Asysty się nie liczą, tylko bramki, co nie? Tak na zakończenie. Bo Ramble tutaj no sam. Dobra, no i mamy przycisk do Ramble na tym samym przycisku, żeby nie było tak, że możemy osobno rozdysponowywać. Dobra. Nie, proszę, uff. No nie, a miałem kolce i tego. Dobra, co mamy mi drugi? Czemu mój jeden tylko ma postać? Co drugi miał kolce przez tyle czasu? Ej, fajne jest to, że można, jak ci się rozsynchronizuje. No nie wierzę. Nie mogę. Jak ci się rozsynchronizuje, to możesz używać jednego w jednym czasie, jednego w drugim, jak zdążysz. No bo jak jest za daleko jeden, żeby użyć, to ci się nie użyje. No, fajne. Ej, w ogóle serio, jest turbo mało FPS-ów podczas tego. W sensie tak, dużo mniej. No ja też mam dużo mniej. No, znaczy, jak jest ekspresja, to jest drop FPS-ów w ogóle totalnie. No. Podwójna eksplozja wtedy jest. Dobra. To. O my god, drugi miałem to. Czekaj. Ja cię wysadziłem? Nie wiem jak, ale tak. O nie, kurde, no. Nie wierzę. A wiesz, że ja tego zrobiłem w ogóle nie patrząc na ekran, tego sam cię trafił. Sam się namierzył. No nie, no co to ma znaczyć? Adi, za dobry jesteś w te Ramble. Ja dużo grindowałem kiedyś. Okej. Okay. A widziałem, na drugim ekranie patrzyłem, czy lecisz mi na demo? Ale to było strasznie dziwne. O czekaj, ja w ogóle na złą bramkę chciałem atakować, tak szczerze. Na złą bramkę? Tak. No nie! Jest! Przez chwilę na złą bramę chciałem atakować. Kurde. I miałem jeden freeze, a drugi czerwonkę. Taki combo. Jeden mrozi, drugi strzela. Ja zapomniałem w ogóle, że Ramble gramy. No to nie ładna pamięć mieć mózgowa, Eryku. Adrianie. Nie no, na tym speed... Nie no, jeszcze w górę. Nie wiem, widzę tego speed screena. Oła! Jest! A drugi tak daleko był dla siebie. Jak daleko? Jestem prosem w to. O nie! O kurde. Oła, kopłem się. A ja ciebie. Oła. Nie, no nie trafiłem. Tak.
No i powodzenia, bro nie. Jest, jest, no, wygrywamy, wygrywamy to, widzowie. Najgorszy ramble dostałem. I ja pierdzielę, jakie to jest dobre. Jest? O mogę, nie ma. Ej, te fejki są tak kozackie na tym. To jest niesamowite. Okej. Okay. Minuta do power upu. Ten ma to, ten ma to. Minuta? Proszę. Sekunda chodziło mi. O ty dziadzie, kaszalosie. No nie! Mamy kiedyś! Teraz żeby ten tego nie wywiał tylko. Dobra, jest! Idealnie. Ej, dobry w to jestem chyba. Nie wiem, takiego ramla miałeś akurat. Okej. Okay. Nie tym chciałem uderzyć w ogóle. Dobra, ten ma bliżej. Okej. Okay. Jest, na pozycji. To się przyda trochę bardziej. Co? O, ty nie bierze! Nie mogę! Dlaczego ja to zaproponowałem, że dwa osobne? Nie, no jeszcze tam wróżonko. Nie mogę. Ej, kwal, no. No nie, chciałem zrobić mój trik. Nie mogę. No nie, ja się ze siku zaraz pośmieję. Co? Posikam ze śmiechu. Nie mogę. Jakie to jest śmieszne. Jeszcze nie trafiłem w pijem, a się śmiałem non-stop. Langera miał i mi obronił drugi. Potrafiłem zielonkę. Nie mogę. A normalnie bym się cieszył, jakby była zielonka. Nie mogę. To nie był, że trafiłeś. Nie, nie trafił. In. Kurde. Omg, mam dwa. Dobra. Wiesz, jakby były cztery ekrany, bym miał tak mało FPS-ów pewnie. Nie wiedziałbym, cztery co się dzieje w ogóle. Cztery ekrany to przesada ogólnie chyba. Jest 4-3 dla mnie, dobra. Ła. Wow. No, co to za bomb? Nie no, i dwa spajki miał. Jest, jest, a i jeszcze dostał bramkę bomba. Jakie dwa spajki? Jedne, drugiego nie użyłem power-upa nawet. Nie no, rozstrzeliłeś mi już ze spajki. No, to raz. W meczu dopiero. To pewnie też miałeś nawet nie spostrzegłeś. A ja ani razu nie miałem. Pewnie miałeś nawet nie zauważyłeś. Raz miałem, ale po golu już. Więc się nie liczy. O-o. Dobra, dotrzymaj ten wynik, Ezik. Będzie zwycięzcą odcinka. Dobra. Aj, jest, dobra, zwyciężamy ten odcinek. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście na tym odcinku, że chociaż w połowie tak dobrze jak ja, bo naprawdę nie kojarzę, żebym kiedyś miał tyle fanu. Naprawdę, to było doskonałe dla mnie. I śmiesznie w ogóle te autka tutaj takie kolorowe wyglądają. Dobra, mniejsza. Dajcie znać, czy lubicie tego typu odcinki i czy ewentualnie chcielibyście coś podobnego jeszcze. Ja dziękuję Adrianowi za tutaj pomoc w odcinku. Hej. No i bez przedłużania, sub, like, elo, elo. Pozdrawiam Loczek i Sumo. Też pozdrawiam.